Cześć, Roman Torkowski z tej strony. W tym wideo pokażę Ci logowanie oraz pierwsze kroki związane z konfiguracją Twojego konta Implebot. Zaloguję się. Jak pamiętasz, adres e-mail to klienci@romantorkowski.pl. Wpisuję tutaj hasło. Mam nadzieję, że pamiętam to hasło dobrze. Kliknę zapamiętaj. I tutaj mamy pierwszy krok konfiguracji. Pierwsza konfiguracja, krok 1. Kliknij dalej. Tutaj jest informacja o tym, że jest absolutny zakaz spamu, czyli nie możesz spamować ludzi, którzy zapisali się na Twoją listę. Klikam, akceptuję te warunki. Przechodzę na kolejną stronę i tutaj mogę wprowadzić nazwę tej listy. Ta nazwa to niech będzie, powiedzmy, klienci@romantorkowski.pl. Dalej pole od Roman Torkowski. Dobra, zostawię Roman Torkowski. No, niech będzie, że dodam tutaj klienci. Choć sam nie jestem pewien, czy to klienci mają sens. W każdym bądź razie tutaj masz pole od. To jest informacja, jaka będzie wyświetlana w polu od wiadomości, która przyjdzie do Twoich subskrybentów. Czyli w momencie, kiedy przyjdzie do nich wiadomość, w polu od będzie wyświetlona informacja od Roman Torkowski i w tym nawiasie kwadratowym klienci. Natomiast nazwa listy, czyli ten wcześniejszy krok, to nazwa listy m.in. w Koregu. I ta nazwa listy jest w każdej wiadomości e-mail także wysyłana do Twoich subskrybentów. Czyli jest tam informacja na dole strony, że jesteś na liście takiej i takiej. Klikam dalej. No i jest teraz krok 5. Polityka prywatności. Możesz to pole zostawić puste, jednak jest zalecane wprowadzenie tej polityki prywatności. Ja już mam taką uniwersalną politykę prywatności. Niedługo będę musiał ją troszkę zaktualizować, by zawierała adresy wszystkich moich stron internetowych. Póki co zostaje, powiedzmy, ta stara polityka prywatności. Możesz na tej polityce prywatności, na tej mojej polityce prywatności wzorować się, kiedy będziesz tworzyć swoją własną. Pamiętaj jednak, że najlepiej, jeżeli skontaktujesz się z jakimś prawnikiem, który pomoże Ci stworzyć taką już, wiesz, profesjonalną politykę prywatności. Klikam dalej. Tu widzę, że jest specjalny coś na kształt ankiety, case study i jak wprowadzisz tutaj informacje dla Piotra, no to możesz otrzymać coś ekstra. Ja już za wypełnienie takiej ankiety dostałem jeden kupon, więc nie będę tego wypełniał drugi raz. Po tym, jak już przejdziesz te wszystkie pierwsze kroki konfiguracji Twojego autorespondera Implebot, najlepiej, jeżeli przejdziesz do zakładki ustawienia i sprawdzisz swoje dane. Czyli tutaj mamy w ustawieniach ustawienia listy, pierwsza pozycja. Jest nazwa listy. Możesz zmienić tę nazwę, jeżeli Ci się nie podoba. Pole od to jest pole, które będzie wyświetlane jako nadawca wiadomości. Chyba skasuję jednak tą końcówkę klienci. Polityka prywatności i myślę, że tą nazwę listy też zmienię. Powiedzmy na coś takiego. Wydaje mi się ona teraz wyglądać trochę lepiej, choć może się mylę. Sprawdź, czy te dane są poprawne. Jeżeli wszystko jest tutaj ok, to kliknij aktualizuj dane. Jeżeli chcesz oczywiście je zmienić, jeżeli nie, no to nie rób tego. Możesz sprawdzić jeszcze Twoje dane, czy wszystkie te Twoje obecne dane się zgadzają. Roman Torkowski, nazwa firmy, ulica, numer domu. Możesz tutaj wprowadzić dane. Aktualizuj dane. I w zasadzie z takich pierwszych kroków, z takiej, powiedzmy, podstawowej konfiguracji byłoby tyle. W kolejnych nagraniach wideo pokażę Ci kolejne kroki związane z konfiguracją oraz w następnych wideo pokażę Ci, jak obsługiwać subskrybentów, jak wysyłać mailingi, no i przede wszystkim, jak uruchomić pierwszy formularz zapisu na Twoją listę mailingową. Do zobaczenia na kolejnym wideo. Cześć!